Jaką sobie poznamy, są pętle. Pętle wykorzystywane są wtedy, kiedy chcemy wykonać jakieś instrukcje ileś razy, czyli jeżeli był, był to if, moglibyśmy tylko w konkretnym przypadku. Natomiast jeśli chcemy coś powtórzyć ileś razy, dokładną ilość bądź ilość, która się może zmieniać, do tego używamy pętli. Taką pierwszą pętlą, jaką poznamy, jest pętla while, y, więc do Tutaj mamy klamrę otwierającą, klamrę zamykającą. I podczas gdy jakiś warunek jest spełniony, jeżeli będziemy chcieli, prosić użytkownika o podanie poprawnej liczby. System out print line. Podaj poprawną liczbę. I w tym momencie tą liczbę odczytujemy sobie za pomocą skanera. I While, number, i powiedzmy, że ta nasza liczba to jest poprawna, to jest 10. To co jest ważne, w pętli do while, na samym końcu musimy zakończyć tą pętlę średnikiem. W tym momencie sobie odpalamy, e, odpalamy nasz, e, nasz program. I teraz podaj poprawną liczbę. I robimy 2. Widzimy, że w tym momencie, ponieważ ta liczba, podaliśmy niepoprawną liczbę, to ta pętla. Cały czas wchodzi, czyli ona się cofa, tutaj cały czas przechodzi, więc cały czas, jak wpisuję, e, cały czas, jak niepoprawną liczbę, to w tym momencie ta liczba jest różna od 10, to w tym momencie tutaj do tego bloku kodu powraca. Więc tak to wygląda. W tym momencie, jeśli by wpisał poprawną liczbę 10, to w tym momencie e, już został zakończony. Program w tym momencie nie, nie wykonuje, e, nie pokazuje napisu, podaj poprawną liczbę. E, pętla while jest bardzo podobna, czyli, jeżeli byśmy mieli e, coś takiego, że zamiast tego do while, byśmy zrobili while, number różno od 10, to efekt byłby naprawdę bardzo podobny. E, w tym momencie dostajemy. Taki problem, że zmienna nie jest zainicjalizowana, czyli ta zmienna nie jest y, zrobiona żadną wartością, więc możemy tutaj naprawić i zrobić na zero. W tym momencie, tak naprawdę, efekt byłby taki sam, czyli podaj poprawną liczbę, cały czas pokazuje. Y, tylko z tą różnicą, że tutaj od, na początku je, byłby sprawdzony ten warunek, czyli jest while, podczas gdy. I teraz od razu już tą liczbę mamy zdeklarowaną jako 0. To w tym momencie jest od razu sprawdzony warunek. Pętla do while działa troszkę inaczej, także najpierw robi do, a dopiero później sprawdza warunek. Czyli różnica pomiędzy pętlą do i do while jest taka, że sama pętla while mogłaby się ani razu nie wykonać. Więc jeżeli właśnie miałbym while number. Różno 10, a tutaj tą zmienną number e, w, zadeklarował jako 10. To w tym momencie, e, to w tym momencie, e, tutaj mogę sobie coś wpisać. To w tym momencie w ogóle mi się ta pętla nie wykona ponieważ sprawdzony jest warunek, że while number różno 10, a, a number jest 10, to w tym momencie tutaj e, nie wchodzi w ogóle do środka tej pętli.